cele porozumienia organizacji wymienionych i pewnie to trzeci prezes dla rządu wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, a jest ta organizacja kombatancka powstała w 1919 roku w sprawie realizacji także prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zarodu Wojewódzkiego w Lublinie pułkownik Tadeusz prezes Związku Inwalidów Oddział w Lublinie Eugeniusz Wezina. I stawia prezes Stowarzyszenia Represjonowanych przez Rzeszę Anna Wicek wraz z delegacją. Jeśli dotarła już pani poseł, pani Monika Pawłowska, prosimy teraz pana poseł. Jest pani poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Monika Pawłowska. Pani poseł, towarzyszy wicemarszałek województwa lubelskiego, Zbigniew Wojciechowski. I Krzysztof Juszki. Kwiaty złoży wicewojewoda lubelski, Bolesław Zik. Prezydenta i Rady Miasta Lublin, złoży zastępca prezydenta miasta, dr Mariusz Banach wraz z wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Lublin Jakubem Dwórnikiem. Asyście funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Lublin Stroja Galowa.